Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wzywajmy często, jak najczęściej Ducha Świętego, by stąpił na ziemię, na tę ziemię. Właśnie wejdziemy wtedy w modlitwę Jana Pawła II, ale też w modlitwę całego Kościoła. On w sposób taki najwyraźniejszy stąpił w jednym miejscu na świecie. Było mnóstwo ludzi, kilka tysięcy, 3000 się nawróciło. Ale przecież do zdobycia był cały świat. I właśnie stamtąd, jak ze źródła, ze szczytu góry, znowu nie takiej wysokiej, popłynęły wody żywe na cały świat. Może to nie będzie fałszywa ambicja, żeby ten nasz Kościół i nasze spotkania stały się też taką górą, z której popłyną strumienie wody żywej, ale nie tak jak potok, tak jak to Duch Święty zrobił wówczas w sercach ludzi, którzy poszli na cały świat i głosili. Głosili, że Bóg jest miłością, a my Jego dziećmi. Że grzech jest największym nieszczęściem, ale jest miłosierdzie Boże, przebaczenie. I że świętość dostępna jest dla każdego człowieka, możliwa. O to się mamy modlić. Nie tylko o jakieś drobne sprawy na dziś i na jutro. O opłynięcie całej ziemi wodami żywymi, łaski Bożej, miłości Bożej, ale przez nas. Dziękujmy Bogu, że nas powołał, że nam otwiera oczy i serca, że napełnia nas jak naczynia. Jak słyszeliśmy przed chwilą, ile może modlitwa? Dlaczego tak mało modlitwy, skoro tak wiele bolączek? Nie tylko tych małych, prywatnych, rodzinnych, ale tych wielkich, społecznych, ojczyźnianych, światowych. Za mało modlitwy. Duch Święty nie jest dzisiaj słabszy. Nie rozlewa się tak, bo dużo ludzi, więcej jak wtedy. On jest nieskończony. Tylko za mało jest tych naczyń gotowych przenosić Boże dary. O czym dziś będzie w konferencji? No właśnie, o duchach. O Duchu Bożym i o karykaturze tego ducha. A nazwijmy sobie konferencja o duchu rozsądku i nierozsądku. Trochę to przypomina nowe tłumaczenie przypowieści Pana Jezusa o 10 pannach. Rozsądne wzięły olej, oliwę, nierozsądne nie. Może i to będzie dla nas wyjaśnienie. Ten duch rozsądku nie unosi się tylko gdzieś w powietrzu nad ludźmi. On jest w nas, albo go nie ma. I wtedy jest duch nierozsądku, bo pustki nigdy nie ma. Zawsze jest wypełniony człowiek, a walczą o niego i Bóg, i zły duch. Bóg walczy miłością, bo tym On jest sam. Zły duch walczy nienawiścią, podłością, kłamstwem. Wszystkie chwyty dla niego dobre. I o dziwo ma sukcesy. Zwyczajna sytuacja z życia. Gdy wychodziłam na wieczorną mszę świętą, zaczął padać deszcz. Gdy szłam, deszcz coraz bardziej padał, a ja modliłam się, ofiarowałam tę drogę w jakiejś intencji. Nagle oświecenie. Duch nierozsądku. Rozsądnie było zabrać parasolkę. Na mszy świętej złożyłam Panu wszystkie moje nierozsądne decyzje i zachowania, które od początku życia do dziś popełniałam. Jeden moment. Ile razy myśmy byli w takiej sytuacji? A może brakło modlitwy?
jak tu po drodze. Złożyłam Panu wszystkie moje nierozsądne decyzje i zachowania od początku życia do dziś. Możemy to zrobić w jednym momencie. Aby Pan je oczyścił, a mnie uwolnił od ducha nierozsądku. Już podczas mszy świętej w głowie mi się rozjaśniło. A jest to osoba, która ma dosyć duże trudności nawet w koncentracji na modlitwie. A później refleksja dalsza. Rozsądek to dar Ducha Świętego, który z naszą współpracą daje dobry owoc. Przeciwieństwo to działanie złego ducha, abyśmy dawali zły owoc. Stąd nierozsądek. Nierozsądne rady udzielane komuś, w nich działa zły duch. A w rozsądnych radach będzie udział Ducha Świętego, choćbyśmy korzystali z własnych doświadczeń. A więc przechodzimy na drugi etap. Nie tylko chodzi o to, żebyśmy brali parasolkę w odpowiednim czasie, ale żebyśmy umieli radzić innym, bo przecież na tym życie wspólne polega, żeby się dzielić doświadczeniami, nawet jakimiś konstrukcjami myślowymi. Wspólnie dojdziemy do rozwiązania. Można dawać komuś rady w oparciu o swoje przeżycia, ale nie zawsze nasze przeżycia mają światło prawdy. Można przeżywać coś, co pochodzi od złego, bez Bożego światła. I wtedy udziela się w oparciu o takie doświadczenia złej rady. Natomiast nawet przy doświadczeniu zła rozświetlenie Bożym światłem umożliwia wyciągnięcie dobra. Na przykład ktoś rozszedł się z mężem czy żoną, znalazł inną osobę i wydaje mu się, że to jest dobre. I to będzie duch nierozsądku. Ale ktoś drugi jest w takiej samej sytuacji, wyciągnie wniosek prawidłowy, to jest zła droga i będzie przestrzegał innych. I tam będzie Duch Święty. Och, te rady są bardzo ważne. Nie zapomnę, kiedyś mama, która chciała koniecznie trzecie dziecko, mąż nie chciał. Ale tak się złożyło, że dziecko jest w drodze. Pierwsza jej wizyta to była radość. Będzie trzecie. Przerwa, a potem bardzo smutna twarz, już nie będzie. Pytam, jak to się stało? Przecież chciałaś. Więc najpierw awantura w domu, a potem rada u koleżanki. Jaka rada? Ty głupia, ty się będziesz męczyć, on się będzie bawił? Wystarczyło. Wystarczyło do wielkiego zła. Jak bardzo można zaszkodzić i jak bardzo można pomóc? Jednym słowem, w odpowiednim momencie i w odpowiedni sposób przekazanym. Inna sytuacja, dom. Dzisiaj wiem, czemu ten atak. Kiedy wyszłam z domu, miałam wyłączoną świadomość o tym, czy zamknęłam dom. Nam się to nieraz zdarza. Wyjdę, zamknąłem, nie zamknąłem. Po powrocie okazało się, że tak, to jest takie zwykłe właśnie dręczenie. Przez drogę nękało mnie to. Często takie chwile mogą zwrócić do sprawdzenia. Wróć, zobacz i już po mszy, bo szła właśnie na mszę świętą. Nie zdąży. Nawet podczas fizycznej obecności myślami można być tam. Jestem na mszy świętej, ale myśli cały czas tam, przy domu, przy drzwiach. Mnie Bóg pozwolił z tego wybrnąć. Idąc do kościoła, mam zwyczaj modlić się. Odmawiała mi wczoraj różaniec. Polecając się opiece Maryi, prosiłam, aby przyjęła ode mnie to moje zapomnienie i wszystkie te chwile z przeszłości, gdy takie zło mnie dotykało, aby oddała to wszystko sercu Jezusowemu i aby, i tu bardzo dziwna prośba, postawiła aniołów przy drzwiach, jeśli są niezamknięte. Takie dziecinne, ale to uspokoiło. I
I właśnie po powrocie okazało się, że tak, dom był zamknięty. Obyśmy umieli swoje wszystkie sprawy, nawet najdrobniejsze, oddawać miłości Bożej i opiece aniołów. Obyśmy przez Matkę Najświętszą tę opiekę zdobywali. To takie bardzo proste sytuacje. Do czego prowadzi takie stopniowe zawierzanie Panu Bogu wszystkich sytuacji, nawet tych najdrobniejszych? Do, nazwijmy to, adoracji w sercu. To taka adoracja Boga w sercu, o którą prosiłam. Robi się wszystko to, co na zewnątrz, z równoczesną świadomością obecności Boga. Więc jest sprzątanie, jest gotowanie, jest pranie, jest jakaś praca zawodowa, ale równocześnie nieświadomość, Bóg jest w moim sercu. I taka adoracja nawet poprzez te czyny, poprzez dzieła, nie tylko słowami, nie tylko myślą. I o taką adorację w sercu chodzi. Na nią się nie zdobędzie człowiek zabiegany, zalatany i ciągle wystraszony, czy zdąży, czy potrafi wszystko, czy czegoś nie zapomniał. Trzeba zaufać Bogu i wtedy będzie spokój, a dopiero w tym pokoju miejsce na adorację w sercu. I podobna sytuacja, też chodzi o życie z wiary. Triduum paschalne. Zwykle wyglądało tak: bieganina, sprzątanie, gotowanie, pieczenie, kupowanie do ostatka i gdzieś tam dopiero ewentualnie w piątek wieczór na nabożeństwo. W najlepszym wypadku, a często dopiero w sobotę. A teraz widzę, że Bóg rządzi moim czasem dla mojego dobra. Raczej planuje mi czas i to, co pożyteczne. Na przykład dawniej święta i przygotowania wyglądały tak: ciężko wyrobić się w czasie, aby posprzątać, napiec ciast i jeszcze pójść do kościoła. Pieczenie Wielką Sobotę kończyłam nawet o godzinie 24. Udręczona tym wszystkim, mało wiedziałam, czym są święta. A ten rok był inny. Od Wielkiego Czwartku czas miałam na wszystko. Post wypływający z serca objął telewizję i radio. Zapanowała cisza atmosfery domowej. To pomaga. Bóg planował. Rano już Wielki Piątek, przed pracą byłam w kościele na adoracji. I to nie zburzyło planu dnia. Przeciwnie, było centrum, od którego wychodziła reszta. Czas oddany Bogu nie jest czasem straconym. Jest koncentracją na wykorzystanie pozostałego czasu. W domu porządek, uprane, wyprasowane. Z pracy wyszłam trochę wcześniej, bo Pan Bóg to przewidział. Przygotowałam jakieś ciasto i miałam jeszcze coś zrobić, ale silne pragnienie gnało mnie do kościoła. Ja jeszcze w domu, duszą już byłam tam. Jest taka łączność. Ta adoracja w sercu chce przejść w adorację Najświętszego Sakramentu. O godzinie 16 zaczynała się liturgia. Zdążyłam. Byłam po raz pierwszy na całej liturgii. Trzy części gorzkiej żali. Droga krzyżowa do około godziny 20. Oczywiście były jakieś walki, były jakieś próby, ale wytrwała. I to jest duch roztropności. Nazwijmy go już po imieniu. Nie tylko duch rozsądku, nierozsądku, ale duch roztropności. A ascetyka chrześcijańska mówi, że bez roztropności nie ma żadnej cnoty. Dlatego taka jest ważna. Uczmy się na tych małych przykładach, ażeby objąć całe swoje życie. I może taki najważniejszy problem. Prośmy gorąco Ducha Świętego, by nam pomógł dostrzec prawdę, a nie te marginesy, gdzie można mieć tysiące wątpliwości.
bo sprawa jest trudna i bardzo łatwo się pośliznąć. Najpierw może kwestia właśnie życia bez roztropności, wiara bez roztropności, naiwna wiara, zła wiara. Wróżby to nic innego jak wiedza od złych duchów. Ona zamyka na wiedzę Ducha Świętego, sprzeciwia się mu. Aby Duch Święty mógł działać, potrzeba wewnętrznego przyzwolenia człowieka, oddania tych obszarów, które stały się siedliskiem złych duchów, wyrzekając się tego działania. Zły duch się maskuje na przykład kartami. Właśnie, karty. Chce coś wiedzieć. No cóż, wiem już z doświadczenia, że jak się modlę, to Pan Bóg mi nie odpowie, anioła nie prześle, a inny odpowiedzi ja nie umiem czytać. A wróżka mówi tak, twarzą w twarz. To najpierw z kart, a potem zaczyna się już takie sączenie tej wiedzy tajemnej wprost w umysł. Już nawet i karty nie są potrzebne. Człowiek, który się nauczył korzystać z tej wiedzy, otrzyma taki dar. To szatańska pułapka. Zły duch nigdy nie ujawnia całej prawdy, ale miesza ją ze swoim kłamliwym jadem. Powie prawdę o tym, co się wydarzyło w przeszłości, po to, żeby zdobyć zaufanie. A potem wskaże przyszłość, ale ze swoją radą, co należy robić. Później, gdy przyjdzie okazja do grzechu, gdy przyjdzie pokusa, człowiek już sobie przypomni, no tak, tak musi być. No i sprawa załatwiona, bez walki oddaje całe pole. Zawsze zły duch, gdy daje nawet prawdziwe wiadomości, to ze swoim kłamstwem i ze swoim jadem, żeby zniszczyć człowieka. To taki wstęp. Popatrzmy teraz na całość naszego życia religijnego. Możemy to nazwać pobożnością, możemy nazwać duchowością. Bez rozsądku też jest fałszywa duchowość. Może najpierw o niej. Od dawna miałem taką myśl, że to, co opisuję, to fałszywa duchowość. Mówi znowu ta osoba, z których refleksji korzystamy, że ja nie jestem taka. Ale z drugiej strony, gdy czytała zapiski, to znowu czuła, że tak, że jest w tym Boży Duch, że jest ta myśl wyraźna, że Duch Święty pokazuje, prowadzę cię i to jesteś ty, taka prawdziwa ty. Te fragmenty, które słuchała również w czasie tych konferencji, przebijały warstwę zła, która mi zamyka umysł na prawdę o mojej duszy. I stąd dopiero próba wytłumaczenia. Od dawna wiedziałam, że nęka mnie duch, który umie się modlić. Zły duch, który umie się modlić. Paradoks. A jakże my często mówimy, tak, obwieszona obrazami, cały dom, cały pokój i medalikami, i różańcami, i chodzi do kościoła, i nawet do sakramentu przystępuje. Jest zły duch, który umie się modlić, ale prośmy Boga od razu, żebyśmy umieli odróżnić, bo nie każda pobożność płynie ze złego ducha, przecież w końcu Duch Święty, przede wszystkim On prowadzi człowieka w pobożności. Ale uwaga, ludzie źli, nie oni, duch, któremu służą, wie doskonale o tej fałszywej pobożności. Ileż razy usłyszymy zarzuty od męża pijaka, od żony, która tam gdzieś kombinuje co inne życie. To w tobie jest diabeł. Modli się pod figurą, a diabeł ma za skórą. Ci ludzie umieją zarzucać fałszywą pobożność, mimo że sami są najbardziej w tym momencie fałszywi. Nie mają prawa oceniać innych, skoro sami przeszli na stronę zła.
To tak jakby człowiek, który stracił wzrok, oceniał kolory obrazu albo jakiegoś widoku. Więc właśnie jest Duch, który to potrafi. Na modlitwie kiedyś nam też takie poznanie przyszło. Głos. Ja czasem się umiem modlić, chociaż strasznie tego nie lubię. I może być tak, że słowa modlitwy są zafałszowane, że pobożność jest zafałszowana. Może być tak. Zły duch podsyca. Zły duch prowadzi w takim właśnie kierunku. Nie obawiajmy się. Jest bardzo prosty sposób odróżnienia prawdziwej pobożności od fałszywej, ale wiedzmy, że jest ta fałszywa. Jeszcze coś o tym duchu, który umie się modlić. To ten, który jako anioł był najbliżej Boga. Po buncie zachowuje swoje zdolności i wykorzystuje je ku złemu. Domyślamy się, niosący światło był bardzo blisko Boga i do dziś pamięta swoją rozmowę z Bogiem twarzą w twarz i umie to jeszcze powtarzać. Zły duch oczywiście nie chce się przedstawić. To była dla niego zguba. Dlatego często modlimy się, rozkazujemy na modlitwie, powiedz imię. Bardzo często zmuszony, nie przez księdza, przez Pana Jezusa, przez Matkę Bożą, mówi. Wtedy jest o wiele łatwiejsza modlitwa o wyrzucenie. Więc ta fałszywa pobożność prowadzi do fanatyzmu religijnego. I tu już jest jeden znak rozpoznawczy. Fanatyzm religijny, ciasnota umysłu, ale też z drugiej strony niesamowity upór przy swoich wierzeniach. Tam już nie pomoże, że ksiądz mówił inaczej, że w katechizmie inaczej, że papież inaczej naucza, że w Ewangelii jest inaczej. Nic nie pomoże. On wie lepiej. Ten upór taki naprawdę szatański. To jest bardzo ważny znak. Święty zawsze będzie miał wątpliwość. Oczywiście ufa Panu Bogu, ale nikt nie będzie z taką pewnością twierdził, że jeśli on rozstrzygnął jakąś sprawę, że to na pewno jest po Bożemu. Będzie nadsłuchiwał, będzie się modlił, będzie pytał innych. Zawsze prawdziwa pobożność jest pokorna, czyli szuka prawdy. Dla nas nie chodzi już nawet o jakiś taki fundamentalizm religijny, prowadzący nawet do zbrodni. Dla nas będzie ważne to pole naszego codziennego życia. Przesadna pobożność w formie zewnętrznej. Może od razu sobie powiedzmy, osoby, które zajmują się magią, albo satanizmem, potrafią wejść do kościoła, potrafią nawet przystąpić do komunii świętej, a to wszystko będzie świętokradzkie. Potrafią być przy ołtarzu, potrafią być lektorami. Może się i tak zdarzyć. I część nawet księży będzie wierzyć. No on kiedyś tam, ale teraz się nawrócił. Jaki on pobożny, stale w kościele. Bardzo często nawet i księża uważają, jeśli ktoś chodzi do kościoła, do spowiedzi, nie może być opętany na przykład, albo to nie są dręczenia jakieś szatańskie, to choroba psychiczna najwyżej. Pomyłka. Może być właśnie tak, że ktoś ma pobożność, ale fałszywą. Może być ktoś, kto do kościoła przychodzi nawet i na nasze nabożeństwa po to, żeby przeklinać, złorzeczyć i jakby udaremniać nasze modlitwy. Nie bójmy się. Jeśli szczerą wiarą zabezpieczymy się, jeśli z ufnością oddajemy się Bogu, jeśli szukamy drogi prawdziwej miłości, nic nam złego nie zrobi.
Ale jeśli przyjdziemy z wątpliwościami albo w grzechach, może być to dla nas niebezpieczne. Nawet przed samą osobą poszkodowaną, czyli przed tą, która ma tę fałszywą pobożność, duch się może też ukryć. To nie zawsze jest tak jak z satanistą, który przychodzi specjalnie, żeby szkodzić. Ktoś może w dobrej wierze przychodzić, przekonany, że jego wiara jest prawdziwa. Poznamy po tym właśnie fanatyzmie, o tym błysku w oczach. Będzie wszystkich krytykował naokoło. Niczego dobrego w życiu nie zobaczy poza sobą oczywiście i swoją pobożnością. To będzie także znak rozpoznawczy. To jest nieżyczliwość do ludzi, tylko tępienie ludzi, wytykanie im ich wad. Bo Chrystus i sługa Chrystusa wytknie wady, ale od razu zachęci. Ufaj, Jezus jest większy, On ci pomoże. Na tym polega właśnie sakrament pokuty. Więc jeśli ktoś nawet często chodzi do kościoła, klęka, modli się, różańc odmawia, a jest tak zaślepiony, że nie ma w nim miłości do drugiego człowieka, to jest właśnie ta fałszywa pobożność, fanatyzm religijny, zewnętrzne sprawy. Żeby widzieli. Tam już jak jest sam w pokoju, w izbie, to niewiele będzie modlitwy. Ale jeśli ktoś widzi, o, to wtedy będzie wielka gorliwość. Pobożność zewnętrzna to zło ukryte pod pozorem dobra. Taka zewnętrzna pobożność jest złem. A tym bardziej niebezpiecznym, że się ukrywa pod pozorem dobra. Proszę się nie gniewać, ale wiele tak zwanych cudownych objawień polega właśnie na tym, wypływa z tego fanatyzmu. Że komuś się wydaje, że on dostąpił takiej łaski, no bo któż inny jak nie on. Że to było prawdziwe objawienie. A to może być wszystko dosłownie zmyślone, albo nawet tak zasugerowane samemu sobie, że ten człowiek nie rozpoznaje prawdy. Natomiast prawdziwa pobożność, ten akcent, o którym mówiliśmy o tym, o tej adoracji w sercu, przenośmy go na wszystkie nasze sytuacje. Jeśli potrafimy nawet w trudnych rzeczach, wtedy gdy nam coś zagraża, na przykład jakaś choroba, albo jakiś trudny egzamin, albo chwieje się nasza pozycja w pracy, jeśli wtedy potrafimy oddać się Panu i modlić się, to jest prawdziwa pobożność. Pamiętamy Ojca Świętego Jana Pawła II. Miliony ludzi, a on moment przed mszą świętą klęka, modli się i naprawdę nic nie widzi poza Bogiem. Nie słyszy tłum tam falujący okrzykami, a papież ze skupioną twarzą, poważną, pobożną, zatopiony w Bogu, trwa na modlitwie. Takich miejsc szukajmy i takiej pobożności. Jadąc do Jarosławia, po raz pierwszy doświadczyłam modlitwy sercem. Różaniec mówiłam we wnętrzu, nawet bez ruszania ustami. To jest tak, jak gdyby tutaj coś mówię, coś robię, a wewnątrz jakby ktoś drugi modli się we mnie. To jest właśnie ta modlitwa sercem. Natomiast jeśli jest tylko w umyśle nawet powtarzanie słów, a nie ma serca, nie jest to modlitwa taka pewna. Uwaga! Są też tak zwane noce ciemne przez Pana Boga zesłane dla oczyszczenia człowieka. Człowiek przez długie miesiące, nawet lata, może nie odczuwać tej obecności Bożej. Ale i wtedy swoją świadomością i sercem on jest przy Bogu. Czasem odczuwa, czasem nie odczuwa. Istotne, że on nie robi tego na pokaz. Że to nie jest maska, że to nie jest sposób na życie. Jakie to ważne, żebyśmy szukając Boga, szukali Boga, a nie siebie.
żebyśmy modląc się uwielbiali Boga, a nie tylko chwalili się przed ludźmi. Nawet jeśli to będzie modlitwa bardzo nieporadna, tak sobie pomyślmy, aniołowie na pewno też tu są, bo jest Pan Jezus, jest świątynia. Jak oni patrzą na nasze modlitwy? Oni, których istotą życia jest wielbienie Boga. Tak sobie pomyślałem, pewnie się z nas śmieją, ale zaraz mi przyszło do głowy niemożliwe. Oni znają tę modlitwę. Przecież Pan Jezus i w niebie też często mówi ludzkim głosem. Oni ten głos znają. I chociaż widzą mankamenty i to, że my tak nieudolnie naśladujemy Pana Jezusa, ale doceniają cały proces modlitwy chrześcijańskiej. My wchodzimy w Jego, w Jezusową modlitwę. Nie obawiajmy się. Jak się spotkamy z aniołami, oni nam powiedzą też, że cieszyli się, gdyśmy się modlili, gdyśmy się zbierali. Jeśli tylko ta modlitwa jest szczera. I dlatego taka gorąca prośba o ducha roztropności w modlitwie, w pobożności, w przyjmowaniu sakramentów, w całej naszej religijnej sferze życia. O ducha roztropności. Bo zły duch doskonale wie, że jest ta fałszywa pobożność i ona może zrobić wielkie szkody. Lepiej, jeśli ktoś straci wiarę i odejdzie od Kościoła, aniżeli jak udaje, że jest pobożny, a służy już komu innemu. Fałszywa pobożność to jest jego specjalność, po to, żeby rozbić Kościół od środka. Albo wpychać ludzi oddanych już wcześniej szatanowi, albo też przerabiać prawdziwe sługi Kościoła na swoje sługi. To jest jego radość, jeśli mu się taka rzecz uda. Więc to nic, że on jest bardziej przebiegły, że on jest chytry, że on jest bardzo inteligentny, przewyższa nas inteligencją. Ale jeśli my prosimy Ducha Świętego, to on nas będzie prowadził. W tym jest nasza moc. W tym jest świętość człowieka i każdego świętego. Nie, że sam wymyślił jakieś formy modlitwy i praktyki religijne, ale w tym, że dał się prowadzić Duchowi Świętemu. On doskonale zna nas, nasze cechy osobiste, doskonale zna sytuację, w której się znajdujemy, ludzi, do których nas Bóg posyła. On to wszystko przygotuje najlepiej. Więc dbajmy o to. To wezwanie do Ducha Świętego jest niezmiernie ważne. I to, cośmy mieli też na początku, prośba do Matki Bożej. Ona jest najwspanialszą pośredniczką. To Bóg dokonuje naszego uświęcenia, oczywiście, naszego zbawienia także. Ale ona postawiona nie przez przypadek, według planu Bożego, według miłości Bożej, między Bogiem a nami, jest najbliżej nas, oczywiście, bo jest człowiekiem i tylko człowiekiem, ale jest i blisko Boga, bo jest najdoskonalszym, najświętszym człowiekiem, uświęcona samym Synem Bożym, który w niej przebywał 9 miesięcy, a później przy niej rósł i wchodził w życie na tej ziemi. Więc to wezwanie do Matki Najświętszej, by nas prowadziła do Ducha Świętego, albo może jeszcze lepiej, by sprowadzała na nas Ducha Świętego, a nas brała za ręce, byśmy nie pomylili dróg, jest bardzo potrzebny, jest bardzo ważne. I proszę wiedzieć, jeśli ktoś jest przeciętny w religijności, w pobożności, że duch nie będzie się nim interesował. Owszem, tam czas od czasu mu podsunie jakąś złą propozycję, ale jeśli ktoś naprawdę szuka Boga, to całe tuziny złych duchów będą pracować przy nim, aby go zwieść. Jeśli się nie da człowieka oddzielić, oddalić od Boga, to przynajmniej, żeby jak najmniej korzystał z tej Bożej obecności. Jeśli się już nie da człowieka odwrócić od modlitwy, od choćby udziału w tym naszym spotkaniu, to przynajmniej, żeby jak najmniej skorzystał z tego spotkania. To może być właśnie działanie na rozproszenie, to może być senność, to może być jakieś takie nawet takie dolegliwości, a już jestem zmęczony, a nie wytrzymam. W różny sposób, żeby osłabić.
tylko i wyłącznie zaufanie Bogu, oddanie się Duchowi Świętemu i najłatwiej, najlepiej przez matkę, przez ręce matki, daje gwarancję, że nie tylko nasza pobożność będzie prawdziwa, ale będzie się pogłębiać, będzie rósć. I nie bójmy się nigdy, że będziemy za pobożni. Co to znaczy za pobożny? Za bardzo mogę kochać Pana Boga? I aby ktoś powiedział, że ojciec, matka za bardzo kochają dzieci. Tu nie chodzi o fałszywą miłość, o prawdziwą. No stop, już więcej nie, bo co? Moje serce się rozwija przez tę miłość przecież i dziecko rośnie w najlepszej atmosferze i ja rosnę dzięki dziecku. Tak właśnie ma wyglądać i nasza pobożność, nasza droga do Pana Boga. Tylko wtedy, gdy zaufamy, zawierzymy Panu Bogu, nie będziemy stawiali granic, tyle i nie więcej. Nie targujmy się, nie pytajmy nigdy, co muszę zrobić dla Pana Boga. Pytajmy tylko, co jeszcze mogę dla Niego zrobić i z Nim, ale zawsze roztropnie, żeby nie przesadzić, bo można kogoś przeciągnąć na swoją stronę przez przesyt, dołożyć jeszcze taka, jeszcze taka, jeszcze taka modlitwa i godzinami to będzie trwać, pustka będzie w środku, a myśli, same myśli, to jeszcze nie jest modlitwa. Pamiętamy? W myślach i zły duch może działać swoimi pokusami. Nie wystarczy myśl, sercem, całą duszą. Dlatego to przykazanie. Będziesz miłował Pana Boga Twego z całej duszy, ze wszystkich sił. Jeszcze nam daleko do wyczerpania tych możliwości. Dziękujmy Bogu, że już tyle umiemy, ale zawsze tęsknimy za więcej, więcej dobroci pośród nas, więcej życzliwości, więcej przebaczenia, więcej cierpliwości, więcej ufności, że Bóg kieruje światem, nie partie, nie masoni, nie rozmaite takie czy inne mafie. W rękach Bożych jest wszystko. Owszem, nasze grzechy dają niesamowitą moc złemu, ale to my jesteśmy winni, jeśli Jego moc wzbiera w świecie. Prośmy więc gorąco, Panie, przymnóż nam wiary, przymnóż nam nadziei, przymnóż nam miłości i pilnuj, Matko Najświętsza, naszej pobożności, naszego kontaktu z Bogiem, by był nie tylko żywy, ale by był prawdziwy, bo nie sama aktywność jest tutaj najważniejsza, ale głębia zjednoczenia z Bogiem. Uwielbiajmy naszego Boga z tą świadomością, że On też czeka na tę chwilę. To nie tylko dla nas jest miły ten wieczór, dla Niego, dla nieba również. Razem z Jezusem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.